Dzień dobry. Dzisiaj przy mnie drukarka GTech Alkaid, nowy twór z firmy od producenta, który myślę, że na rynku drukarkowym jest dość znany, bo tych drukarek stworzyli naprawdę sporo. A dzisiaj drukarka z żywicą utwardzaną światłem UV, która myślę, że znowu namiesza troszeczkę na rynku, szczególnie jeśli chodzi o cenę. Zapraszam na film. Myślę, że dla osób, które zajmują się generalnie drukiem i posiadają w domu drukarki tradycyjne FDM, czyli drukarki, które pozwalają na takie oto wydruki, druk przyrostowy, najbardziej popularny, ale nie można zapomnieć, że w wielu, wielu przypadkach druk z żywicy okaże się szybszy, tańszy i na pewno precyzyjniejszy. I teraz pojawiła się nowa drukarka właśnie od GTech'a, która jest kompaktową, naprawdę malutką drukarką. Tutaj mamy stół roboczy 82 na 130. Jeśli dobrze patrzę. No właśnie, tutaj już pokazała się jedna rzecz, o której za chwilkę oczywiście powiem, która mnie trochę denerwowała, ale poczekajcie, tylko wezmę sobie żadnej miarki, ale mniejszej miarki. Tak, to jest 130, czyli mamy 82 na 130. To jest niedużo, prawda? To jest niedużo, bo ten stół w pełni wykonany z aluminium jest niewielki, ale te drukarki generalnie służą do drukowania niewielkich rozmiarów obiektów, więc spokojnie. Kolejna oczywiście bardzo ważna rzecz to rozdzielczości. Tutaj mamy wyświetlacz 2K, czyli 2560 na 1620 pikseli, co daje nam rozdzielczość XY 5 mikronów, czyli 0,05 mm. Jeśli chodzi o precyzję w górę, to mamy tutaj rozdzielczość 1000 mm. Oczywiście pracujemy tutaj na żywicach utwardzanych światłem UV. Myślę, że ważnym parametrem będzie również prędkość wydruków. I mamy tutaj w granicach 30 mm na godzinę. To co? Chwilę poopowiadałem. Widzicie, prosta konstrukcja. Tutaj naprawdę nie ma nic jakiegoś szczególnie wymyślonego. Mamy oczywiście prowadnicę liniową, mamy śrubę trapezową, to nie jest śruba kulowa. I to wszystko. I mamy wyświetlacz tutaj, wanienkę, którą napełniamy żywicą, odpalamy maszynę. Może na razie nie będę włączał, za chwilkę do tego przejdziemy. I możemy drukować. Jest to naprawdę banalne, jeśli chodzi o druk. No i teraz weźmy sobie może najpierw żywicę transparentną. Zrobiłem sobie tutaj kilka testów. Oczywiście testy takie bardzo, bardzo typowe dla drukarek żywicznych. Jedynymi rzeczami, które zauważyłem, to jest tutaj, zobaczcie, na końcu i z tej strony również. Już tutaj jakby zabrakło tego wydruku. A cała reszta jest naprawdę super precyzyjna i wydruk uważam za bardzo, bardzo udany. To był ten taki wydruk testowy, ale może od razu jeszcze zobaczcie ten sam wydruk. Tym razem z innej żywicy. Tutaj będzie troszeczkę inaczej to widać. Ale zobaczcie, w środku tamten wydruk nie wyszedł do końca, więc tutaj ten parametr naświetlania musiałbym troszeczkę dobrać inaczej dla tej żywicy właśnie szarej.
Z wydruków testowych oczywiście pokusiłem się jeszcze o ten obiekt. Doskonały obiekt do testowania. I myślę, że tutaj drukarka pięknie pokazała, że nawet w tej cenie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałą rozdzielczość i jakość druku. Dobra. Coś większego. Proszę bardzo. Oczywiście X i Y mamy ograniczone, ale Y jest dużo wyższe, czyli tutaj mamy 190 mm w pionie. I dzięki temu takie oto obiekty jak ten jesteśmy w stanie drukować. No i tutaj myślę, że również drukarka pięknie pokazała swoje pazurki. Bo to wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jak Wam się podoba? Z obiektów testowych był jeszcze taki fajny smok. Również wydruk zrobiony bardzo poprawnie. Zwróćcie na przykład uwagę na rączki tutaj w środku. Że jest to zrobione naprawdę nieźle. No i te paluszki tam w środku, to jest wszystko tak cienkie. Szok. No i sama głowa również bardzo, bardzo szczegółowa. Super. Z wydruków takich czysto praktycznych, ja tutaj drukowałem taki element do jednej z maszyn i zobaczcie tutaj. Co prawda, ja popełniłem błąd i drukowałem to na płasko. Zrobiły mi się takie zlewki, więc no, trzeba to drukować pod ukosem, ale tutaj widać tą szczegółowość tych wszystkich płaszczyzn, że jest to zrobione super poprawnie. Tak więc, moi drodzy, drukarka za $100, która działa. I działa naprawdę, naprawdę nieźle. Jedną rzecz tutaj zauważyłem, która mnie denerwuje, więc od razu powiem o tym. Zobaczcie na tą szybę. Nie wiem, czy to będzie widać, że jest ona opryskana żywicą. Zobaczcie, kiedy jest to zamknięte. Tutaj jest wszystko dość blisko to zrobione, no bo jest kompaktowa obudowa. I teraz, kiedy obiekt podjeżdża do góry, żywica skapując, kropelki się pojawiają i rozbryzgują się tutaj na zewnętrzne, znaczy na wewnętrzną część tej osłony. Po tej osłonie spada nam pięknie tutaj na stół i przez to jest to trochę wybrudzone. Po prostu trzeba na to zwrócić uwagę, żeby co jakiś czas jednak to zmyć izopropanolem, żeby się to wszystko nam nie kleiło. Już miałem iść do domu, ale jeszcze jest potrzebne tutaj postscriptum. Postscriptum dotyczące materiałów, ponieważ Gitech nie tylko sprzedaje drukarki, ale również akcesoria. W tym wypadku będą to zarówno maszyny czyszczące. Dam linka również w opisie tego filmu, ale również mamy żywicę. Tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj mamy żywicę transparentną, litrowa butelka. Mam jeszcze tą szarą, którą widzieliście również. A na kolejne projekty została jeszcze wersja czarna. Kolor skóry oraz biały. I te pięć kolorów również są dostępne. Są takie pakiety, które można dokupić. Linki wszystkie macie w opisie, także możecie działać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!